sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem Filip Dąb-Mirowski. Witam Cię serdecznie, Filip. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Filip, do przeprowadzenia dzisiejszego wywiadu zachęciły mnie informacje, o których informowałeś na swoich kanałach. Przypomnijmy, na Globalnej Grze, do której link znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Filip, porozmawiajmy o Stanach Zjednoczonych. Nie jest wielką tajemnicą, że wsparcie, jakie Waszyngton udziela Ukrainie, warunkuje to, że Ukraińcy nadal się bronią przed rosyjską agresją, jednak dostrzegamy masę kłopotów administracji Joe Bidena właśnie dotyczącej finansowania pomocy dla Ukraińców. Z czego wynika ten problem i jakie są perspektywy zażegnania, czy w ogóle będziemy mogli mówić o zażegnaniu konfliktu w Kongresie Stanów Zjednoczonych? Podstawowy problem, no właśnie, jest w Kongresie, czyli spór między republikanami a demokratami o dopięcie budżetu i w związku z tym jakby taki tutaj kolejny element to jest właśnie ten spór o przyznanie pomocy wojskowej nie tylko Ukrainie, a także Izraelowi, w jakiejś części też Tajwanowi. No i to jest taka karta, którą się zagrywa, natomiast no, z tego co da się odczuć, to nie jest jakby oś sporu. Osią sporu jest to, że zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się w listopadzie, a republikanie, no, mając kontrolę nad w zasadzie jedną izbą, chcieliby zebrać kilka punktów procentowych tutaj na swoją korzyść i w związku z tym bardzo silnie domagają się zaadresowania ich takiego jednego z głównych okrętów flagowych prezydentury Trumpa, to jest właśnie uszczelnienia południowej granicy z Meksykiem. Ten napór migracyjny, który z państw Ameryki Łacińskiej płynie cały czas w kierunku Stanów Zjednoczonych, jest duży. Joe Biden od początku prezydentury no, wykazywał taki, powiedzmy, liberalizm w stosunku do tego problemu, ale no to go oczywiście nie zlikwidowało. I teraz, kiedy ten kryzys się zaostrza, a no ewidentnie administracja Joe Bidena nie jest w stanie sama bez tutaj ponadpartyjnego porozumienia jakby przeznaczyć na kolejny okres nowe środki, nowe zasoby, no wykorzystują to po prostu przeciwko Bidenowi, domagają się większych środków i większych zwiększonych działań konkretnych na rzecz uszczelnienia tej południowej granicy. To jest taki poziom, myślę, podstawowy. Do tego możemy jeszcze kilka elementów ewentualnie dobudować. Wiesz co, ja się zawsze zastanawiałem, bo jak czytałem różnego rodzaju artykuły, no to była ta kwestia debaty nad tym, czy pomagać Ukrainie, no bo miałem wrażenie, że w kwestii Izraela to spójność amerykańskiej polityki była zawsze taka sama i nie było nigdy problemów z tym, żeby Izrael wspierać. Czy tu jednak ta kwestia izraelska w Kongresie też odgrywa istotną rolę, czy tylko i wyłącznie skupiamy się na Ukraińcach? Izrael jest w trochę innej sytuacji, też ma jakby no bardziej rozbudowane kontakty z establishmentem amerykańskim, trochę inaczej może się dogadywać nawet zakulisowo, natomiast no Izrael też jest jakby, no myślę, że samodzielny wojskowo, tak? Znaczy to wsparcie amerykańskie jest bardzo ważne i jest samodzielny dzięki wsparciu amerykańskiemu, ale w tej chwili w konfrontacji z Hamasem przy no tej nieszczęsnej pacyfikacji Gazy, no to on jest w stanie sobie poradzić samodzielnie. No Ukraina jest w zgoła innej sytuacji, no jest po prostu, polega całkowicie na pomocy z Zachodu, a w tym momencie bardzo mocno na pomocy Stanów Zjednoczonych, które nadal posiadają duże zasoby wojskowe. Europejskie magazyny no, uległy, jeśli nie wyczerpaniu, to poważnemu zredukowaniu, w związku z czym no, Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które może od tak na wstrzyknięcie palcy na przykład dostarczyć dużej ilości pocisków artyleryjskich, co zmieniłoby sytuację na froncie. Ale jeśli chodzi o postrzeganie przez poszczególne partie, to znaczy przez republikanów czy demokratów tych konfliktów, no to jest trochę odwrotnie. To znaczy demokraci są za całkowitym poparciem Ukrainy i to wyraźnie widać, natomiast republikanie są sceptyczni i nie kwestionują w zasadzie samej jako takiej pomocy, tak jak powiedziałeś, tylko mi się wydaje, że oni kwestionują taki raczej koncept Bidena, bo nie tylko oni, no ale chyba my też mamy wątpliwości, co tak naprawdę Joe Biden chce osiągnąć w tej wojnie, bo as long as it takes, tak, ten bon mot, ten podkreślenie tej polityki pomagania tak długo jak trzeba, no jakby nie odpowiada nam pytanie, jak długo trzeba.
i czy aby no, kolejna wojna na 20 lat to jest tak naprawdę w interesie Stanów Zjednoczonych, czy nie lepiej to skończyć no, w maksymalnie krótkim czasie. Co zresztą ja uważam osobiście jest możliwe, gdyby odpowiednie środki do tego celu zostały przeznaczone i to bez interwencji Stanów Zjednoczonych. Republikanie nie widzą tego planu, w związku z czym wykorzystują ten brak narracji ze strony Bidena, czy też no, brak planu, czy nie wiem, jakąś ukrytą agendę, której my nie znamy, do grania przeciwko niemu, a trochę inaczej jest w przypadku Izraela, bo z kolei republikanie są mocno proizraelscy, a demokraci raczej sceptyczni, co też no, widać po tym, jak próbują tonować Jerozolimę w tych no, umówmy się, dość brutalnych działaniach w Strefie Gazy. No i tak to się rozgrywa, ale to też nam pokazuje, że to nie jest sytuacja, z której nie da się wybrnąć. No, już tak to jest w polityce amerykańskiej dojrzałej demokracji, że to wszystko jest transakcyjne. I dlatego koniec końców wydaje mi się, że jeśli dojdzie do już takiej ostatecznej sytuacji, a już taką mamy, w zasadzie mamy początek roku, więc ten budżet trzeba pchnąć, no to ten kompromis zostanie znaleziony w taki czy inny sposób. No po prostu ktoś musi osłabić swoją pozycję, tak, przesunąć się tutaj, gdzieś w połowie się spotkamy i wtedy dojdzie do kompromisu. Kiedy dokładnie tego nie wiemy, ale teraz mamy 10 stycznia, no jakieś tam sygnały płyną od kilku godzin, czy nawet od kilkunastu godzin, że pierwsze tutaj jaskółki nadziei na porozumienie budżetowe już się pokazały. No zobaczymy, bo to jest tak naprawdę może być przedłużany to porozumienie co kolejny okres krótki taki, tak? Na miesiąc dajmy na to. I to tak się może ciągnąć i ciągnąć. No ale coś się dzieje, tak? Wiadomo, że Stany Zjednoczone no, nie mogą pozostać niesterowne ze względu na budżet i spór w kongresie, bo żadnej z partii to się nie opłaci. Także tu jest jakiś koniec, kiedy będzie trzeba po prostu zakończyć ten spór. No, amerykańskie media informują, że jeszcze w tym tygodniu ten przełom może nastąpić, ale mnie, Filip, interesuje jedna rzecz, bo często w mediach tych mainstreamowych pojawiają się takie tezy, jakoby Donald Trump, gdyby miał przejąć schedę po Joe Bidenie, nie będzie już pomagał Ukrainie. Czy mamy jakieś w ogóle takie dane? No bo pamiętamy, jak Trump chociaż był przyjmowany w Polsce i te kwestie bezpieczeństwa też były poruszane. Pamiętamy teksty i obietnice rzucane chociażby przez polskich polityków o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, o forcie Trump. Ale jak to wygląda w kwestii Ukrainy? Czy my nie za bardzo, przynajmniej w mediach, może nie my, ale media, nie demonizują republikanów? No ja myślę, że tak naprawdę nie wiemy, w tym cały problem, bo Trump pokazał mimo wszystko, że jest trochę nieobliczalny. Tak? On kreował się na taką postać, że takiego powiedzmy ostrego gościa zero-jedynkowego, no ale to była poza. Myślę, że do 6 stycznia to nie do końca było jakby, no nie wszyscy w to wierzyli. Teraz sytuacja ma się trochę inaczej, no ale problemem jest właśnie ta polaryzacja w Stanach, bo nawet jeśli Trump no, chciałby zrobić... Przyjmijmy, że wcale nie skończy z dnia na dzień tej pomocy dla Ukrainy, tylko przeciwnie, tak jak kiedyś zasugerował, on albo mógłby zupełnie odciąć Ukraińców od dostawy, albo mógłby wręcz diametralnie, wielokrotnie zwiększyć tą pomoc, żeby ta wojna szybciej się zakończyła. Natomiast problemem jest to, że przy takiej polaryzacji, przy kwestionowaniu jego praw w ogóle do tego, żeby startował w wyborach, a później spodziewam się też kwestionowaniu w wyniku tej elekcji, no to Stany po prostu pozostaną wewnętrznie skłócone. I tu jest ogromny problem, bo zresztą nie tylko dla Ukrainy. W sytuacji powiedzmy powrotu do tego stanu z tego nieszczęsnego stycznia, w poprzednich wyborach, no jeśli coś podobnego miałoby się zdarzyć, przy takim wychyleniu emocjonalnym tutaj poszczególnych stron sceny politycznej, no to myślę, że w wariancie minimum jest to kilka tygodni, a być może miesięcy, kiedy Stany no nie będą jakby reagować na to, co się dzieje w polityce zagranicznej, nie będą też władne, żeby jakiemukolwiek z sojuszników tak wydatnie pomagać. Znaczy no, pewne mechanizmy istnieją, to też nie jest tak, prawda? Jest, rozlokowane są jednostki, one działają według pewnej logiki i przyjętej taktyki. No niemniej trudno mi sobie wyobrazić, żeby tutaj kwestia chociażby zwiększania pomocy wojskowej była priorytetową, gdy no, pali się wręcz w Białym Domu, tak, czy na Kapitolu. No, to jest, myślę, bo ja rozmawiałem z Pawłem Rakowskim, rozmawiałem i na przykład powiedział ciekawą tezę, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, że jednak procent Amerykanów, których nie tyle męczy wsparcie Ukrainy, ale ilość
pieniędzy na właśnie sprzęt militarny, rozwój czy eksport broni na Ukrainę czy do Izraela, wolą te kwestie zastąpić inwestycjami wewnątrz ich kraju. I Paweł przynajmniej twierdzi, że coraz większy odsetek Amerykanów uważa jednak, że ta pomoc powinna być ograniczona, może nie zamknięta, ale ograniczona. Wiesz co, no nie przywołam bo teraz... Budżet się chyba za bardzo też nie skleja Amerykanom w ostatnich czasie. No tak, no Stany już od jakiegoś czasu nie są jakby no specjalnie bogate w tym sensie, że mogą wydawać lekką ręką duże sumy. I nie chcę tu kwestionować, co Paweł mówi, bo w sumie się zgadzam, że ta tendencja jest rosnąca w tej kwestii, ale o ile pamiętam też ostatnie badania, to jest ilość zwolenników dalszej pomocy Ukrainie jest wyższa niż to było jakiś czas, kilka miesięcy temu. Także to nie jest jakby stabilne. Ja myślę, że to, co Paweł mówi, to wynika no właśnie ze słabości w narracji Joe Bidena. Bo to nie tylko Republikanie, czy też my tutaj w Europie nie do końca rozumiemy, o co chodzi w tej polityce Bidena wobec Ukrainy, skoro nadal wstrzymuje przekazanie dalszych większej ilości pocisków ATACMS, tak, jest odwlekane, było to szkolenie na F-16. No, można by mnożyć te przykłady i tu nie chcę robić zbyt długiej dygresji, ale no także Amerykanie, którzy umówmy się, no nie mają specjalnie jakby takiego szerokiego pojęcia o świecie, zastanawiają się po co i na co my w ogóle angażujemy się w tę wojnę. I dopiero w ostatnim czasie Biden w wystąpieniach, ale w zasadzie cała ta administracja Białego Domu zrobiła taką mini kampanię mającą przekonać Amerykanów do słuszności, że to był taki bezpośredni argument, tam nawet padł, pamiętam pod koniec roku, że jeśli my nie pomożemy dzisiaj Ukrainie, to amerykańscy żołnierze jutro będą bić się w Europie o sojuszników z NATO ze wschodniej flanki. No, ale tak, często się mówiło, że to inwestycja, te pieniądze to inwestycja w bezpieczeństwo. Tak, bo tutaj przywołałeś jeszcze to, że te pieniądze jakby wędrują za granicę, co no też nie jest prawdą, bo większość idzie do przemysłu amerykańskiego. Też jest tak, że ten sprzęt jest wyciągany, stary sprzęt z magazynów jest wywożony za granicę, a w jego miejsce produkują nowy sprzęt właśnie w zakładach amerykańskich. O ile pamiętam, to Biały Dom podawał chyba, że nawet ponad 70% z tych pieniędzy zostaje w budżecie amerykańskim. No więc to chyba jest dobry deal, tak? Tylko że ta informacja wcześniej zupełnie nie była przekazywana amerykańskiemu społeczeństwu, co doprowadziło właśnie do tej dzisiejszej sytuacji. To jest wszystko spóźnione, bo gdyby cały czas dbali o to, żeby jakby Amerykanie byli na tej samej płaszczyźnie, żeby rozumieli, co się dzieje, a pamiętajmy, mamy teraz, no myślę, pewnie przyznasz, bardzo ostrą wojnę informacyjną praktycznie na każdej płaszczyźnie. My to chyba też w tym mediach społecznościowych odczuwamy, bo to się daje zauważyć. No i jeśli na chwilę chociaż spuści się z tonu, no to traci się po prostu panowanie nad narracją i przeciwnik w to wchodzi jak w masło, przejmuje ją i później musimy się tłumaczyć z rzeczy oczywistych, tak, że nie jesteśmy wielbłądami przysłowiowymi. No i to jest, reasumując, no to jest słabość po prostu tej administracji. Filip, mnie zostajemy jeszcze właśnie przy Ukrainie, bo jak wiemy, ten ostatni pakiet pomocy był ogłoszony w grudniu. Przyjmijmy, że ten budżet zostanie w najbliższych dniach zatwierdzony. Czy możemy się spodziewać jakiegoś przełomu, jakiś nowy sprzęt trafi na Ukrainę, czy nadal, tak jak twierdzisz, będą to pociski HIMARS, broń przeciwlotnicza? No i niewątpliwie będzie to prowadzić do tej wojny pozycyjnej i podtrzymywania tego konfliktu, bo jakbyśmy teraz obserwowali front, no to mamy taki 1914-15 rok. No tak, ale wiesz co, mi się wydaje, że ogromnym i głównym... Trudno mi zrozumieć, wiesz, jeżeli każdy chce zwycięstwa Ukrainy, mam wrażenie, czytając te wszystkie komunikaty zakulisowo, że tu jednak bardziej wszystkim chodzi, żeby ten konflikt się tlił, a nie dać zwycięstwo jednej czy drugiej stronie. Okej, zaraz do tej myśli przejdę, ale wcześniej chciałem jakby ten podstawowy problem ukraiński podkreślić teraz, to jest ten głód amunicyjny. To takie spowolnienie na froncie wynika po prostu z tego, że Ukraińcy nie mają amunicji, a artyleria tutaj jest absolutnie dominującym czynnikiem decydującym o przesunięciach linii frontu. I no, dopóki oni tej amunicji nie otrzymają, a z Europy otrzymują o tyle, o ile, żeby tam jakoś jeszcze podtrzymać w ogóle pracę tej artylerii, ale nie na tyle, żeby po prostu wydatkować ją tak, jak to było w letnich miesiącach, że zdaje się to było 10 tysięcy pocisków dziennie. No, 3 tysiące w ostatnim niemieckim pakiecie.
No więc właśnie, tak, w całym pakiecie, no to jest naprawdę niewiele i dopóki to się nie zmieni, a to mogą Amerykanie tak zrobić, bo mają nadal duże zasoby chociażby tych pocisków kasetowych, tak, to nadal są ogromne ilości i mogą to zrobić, no tylko że nie ma pieniędzy. Mówiłeś o sprzęcie, czy jakiś nowy, no ja nie myślę teraz, że zauważ, że w zeszłym roku to, co obserwowaliśmy, to było łamanie kolejnych tych tabu, kolejne czerwone linie za każdym razem, a to BWP-y, później czołgi zachodnie, cały czas musieliśmy jakby ciągnąć, przeciągać tą linę i pokazywać, że się da i że Rosja nic nie zrobi. No teraz już nie pozostało w zasadzie żadne ograniczenie, bo i atakamsy ostatecznie dotarły, tylko chodzi o to, żeby zwiększyć tą ilość, no to już chyba nie jest wysiłek, tak? Znaczy to nie jest już wysiłek polityczny, to jest wysiłek tylko techniczny, żeby wyciągnąć ten sprzęt z magazynów i przekazać, tak? Uzgodnić jakąś, nie wiem, wspólną formułę, żeby to się, dajmy na to, opłacało, no ale jakby to jest już tylko połowa roboty. I teraz wracając do tego, co powiedziałeś, drugie pytanie, sorry, przypomnij mi, bo wyleciało. Nie, bo wiesz co, tak patrząc na działania światowych mocarstw, to mam wrażenie, że jednak trwanie tego konfliktu na Ukrainie jest jakoby trochę na rękę każdej ze stron, czy Chinom, czy Amerykanom, no bo jednak, no, nie oszukujmy się, ta sytuacja, która jest teraz na froncie, czyli ta wojna pozycyjna, no to tak naprawdę w mojej prywatnej ocenie będzie trwać, bo my w tamtym roku się zastanawialiśmy, że przyjdą mrozy, będzie kolejna ofensywa, przyszło lato, była ta ofensywa, ale jej wyniki doskonale znamy, no i co teraz tak naprawdę? No chyba, że Rosjanie ruszą przed wyborami prezydenckimi w Rosji, żeby osiągnąć jakiś sukces, ale w mojej ocenie będzie to Awdijiwka i nic więcej. Dokładnie, nie wygląda na to. Zresztą też przyczyną tego takiego zawieszenia, no bo walki trwają, tak? Tylko tu chodzi o zawieszenie w przesunięciach linii frontu. No jest to po prostu, że po pierwsze strony się okopały, a po drugie są, no właśnie, zmaltretowane już tym minionym już rokiem. I to z tego wynika. No. Natomiast czy takie zawieszenie służy? Może służyło Amerykanom, no ale w tej sytuacji geopolitycznej, która nam się rodzi na 2024 rok, czyli zwiększonej intensywności tego konfliktu bliskowschodniego, który może się rozlać, problemy w Sahelu, nie wiemy zaraz, co się zdarzy na Pacyfiku, bo na Tajwanie są wybory, Xi Jinping no jest, wydaje się powracać do tej dyplomacji, tych wilczej dyplomacji, tak? No może być ostrzej, tak? To już są trzy osobne konflikty, no i Amerykanie nadal zaangażowani tutaj w Europie, gdzie muszą być, bo pokazując słabość w Europie, no po prostu pokażą także na Pacyfiku tym sojusznikom, notabene Japonia i Korea też są zaangażowane przecież w pomoc Ukrainie bardzo ostro, właśnie z tego powodu, że to się wszystko łączy. Jeśli pokażą tutaj słabość, to tym bardziej tam zostanie ona dostrzeżona. No i a osłabienie tych amerykańskich sojuszy no jest głównym, myślę, celem Chińczyków. Z drugiej strony, czy Chinom się opłaca? No Chinom się też niekoniecznie opłaca, bo przecież cały ten One Belt, One Road, idący Londynem przez Rosję, no stoi, bo się nie da w tym momencie. Tak? Ja wiem, że on nie był jakby znaczący w stosunku do tego, co idzie fraktem morskim, no ale jednak był i powoli zwiększał wolumen. A tymczasem frakt morski też teraz dostaje po uszach, bo zablokowane jest Morze Czerwone, Huti ostrzeliwują te frachtowce. Także dla Chin to też nie jest taka zupełnie wesoła sytuacja. A czy jest dla Rosji? No, w ogóle moim zdaniem Rosja nie jest tak silna, na jaką się, jak chce się pokazać, ma duże problemy i jest więcej niż chętna do tego, żeby zawrzeć jak najszybciej jakikolwiek kompromis zawieszający działania. To może być zredukowanie działań do tej intensywności znanej z tej strefy ATO 2014-2021, czyli takich ograniczonych starć na tej tylko linii styku, albo w ogóle jakaś forma zawieszenia broni. No po co? Po to, że taka intensywność, jaka do tej pory była przez ostatni rok tych walk, no Rosjanie nie są w stanie uzupełniać strat sprzętowych i myślę przy obecnej mobilizacji także tak sobie im idzie uzupełnianie strat w ludziach. I ta intensywność no nie jest do podtrzymania dla tego państwa. To i tak gospodarka idzie pełną parą teraz w trybach wojennych, a pojawiają się cały czas nowe problemy, jakieś deficyty, tu jest za krótka kołdra, tam wiesz, i podatki są podnoszone i są likwidowane dopłaty, no niby są jakieś tam zaskórniaki, jest eksport surowców, no ale nie ma go do Europy, tak? Jest tylko do Azji praktycznie rzecz biorąc. Może być za juany i rupie, ale nie za dolary, no dużo jest tego. To nie jest tak, że Rosja po prostu dokonała cudu,
cudu wygrała i teraz tylko czekać, aż Ukraina upadnie, bo to jest obosieczny miecz i Rosjanom tak naprawdę no, w tej kontrofensywie udało się przetrwać, ale to nie znaczy, że oni jakby no, zmienili, że jutro zajmą Kijów, tak? No bo nie ma tutaj, no nie widać tego potencjału. Może, nie wiem, za konflikt będzie trwał kilka lat i jakimś cudem Chińczycy ich jeszcze wesprą, może wtedy, ale tak naprawdę nie wierzę w to na dzień dzisiejszy. Jest tak, jak mówisz, że ten konflikt jest, mogą się strzelać, ale te same przesunięcia tych linii, no to jest no, Avdiivka, umówmy się, to nie jest jakoś specjalnie duża miejscowość. Taktycznie ma to znaczenie, ale czy dla wyniku całej wojny, to szczerze wątpię. Więc reasumując, kończąc tą myśl, no wydaje mi się, że o ile w zeszłym roku to przedłużanie mogło mieć jeszcze sens, o tyle w tym roku wydaje mi się, że wszyscy czują, że niekoniecznie może się to opłacać, a w każdym razie Amerykanie powinni się obawiać o przeciąganie tego konfliktu, bo no, może im nie starczyć potencjału po prostu na ogarnięcie całego spektrum tutaj swoich wpływów globalnie. Filip, na koniec, wiem, że chyba tego nie lubisz, ale wyciągnijmy trochę szklaną kulę. Nie przesuwamy się daleko w czasie, ale co według ciebie przyniosą nam właśnie najbliższe tygodnie? Czy to będzie jednak przystój, czy jednak może jakiś przełom, czy coś, jakieś będziemy mieli dobre informacje chociażby na twoim profilu dla strony ukraińskiej? Dla Ukrainy, tak? Ja myślę, że w następnych tygodniach i to jeszcze w tym pierwszym kwartale tego roku jednak uda się przełamać ten impas Zachodu, to jest po pierwsze w Stanach Zjednoczonych, a po drugie też w Unii Europejskiej, bo tutaj też przecież mamy wiszące 50 miliardów blokowane przez Orbana na forum wspólnotowym i to będzie trzeba złamać, ale no, są narzędzia i są sposoby, żeby to ominąć. Także to jest jedna kwestia. Druga jest taka, że no, Ukraińcy pewnie nie będą zdolni do jakichś działań tutaj zaczepnych większych, przynajmniej w pierwszej połowie roku. Ale z drugiej strony, czy poniosą jakieś duże straty terytorialne, też mi się nie wydaje. To, co teraz obserwujemy i co można na tej podstawie wysnuć, nakreślić tendencję, to jest ta wojna dronowo-powietrzna, która przenosi się też trochę na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ja myślę, że właśnie służby ukraińskie, ponieważ armia nie jest w stanie przejść do tej ofensywy takiej znaczącej, no to ciężar tych działań ofensywnych biorą na siebie służby, tak? I one za cel obierają po pierwsze Krym, a po drugie te przygraniczne obwody Federacji Rosyjskiej, co jak myślę, no widzimy co jakiś czas. Tyle, że te ataki myślę będą się zwiększać, będzie tak jak widzieliśmy po Białgorodzie, także no pewnie ofiary cywilne, takie w infrastrukturze cywilnej, krytycznej po stronie rosyjskiej, po to, żeby pokazać Rosjanom, że te koszty wojenne także ich bezpośrednio dotyczą, a zwłaszcza, że no w marcu mamy wybory na Putina, zwane prezydenckimi w Rosji i złamanie tej percepcji, że Putin radzi sobie z sytuacją, myślę, Budanow no, chciałby tutaj pokazać, tak, że to nie jest tak fajnie, może, nie wiem, może znowu nam coś na Kremlu wybuchnie, może dostanie jakaś siedziba FSB, coś takiego prestiżowego. Myślę, że tu służby ukraińskie na pewno nad czymś pracują, no bo już o moście krymskim to myślę nie warto mówić, bo wiadomo, że on jest nękany ile się da i pewnie prędzej czy później ponownie oberwie. Także w ten sposób. To będzie myślę te dwa główne elementy w najbliższym czasie, czego bym się spodziewał. Filip, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesujecie się tematyką geopolityki, odsyłam na wszystkie media społecznościowe Filipa, do których linki znajdziecie w opisie tego filmu. Z tego co pamiętam, strona, Facebook i Twitter oraz YouTube, więc tam masę tak ciekawych informacji na pewno znajdziecie. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania i śledzenia War News zarówno na YouTubie, jak i na Twitterze, a moim i Państwa gościem Filip Dąb-Mirowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.